Hej, cześć, witam was, jestem Akrat z Gołęczny Egzamin 1701, klątwa smoka, kontynuujemy cały czas tą pieprzoną misję, że zaczynamy to powoli denerwować. Znalazłem wyspę, której ostatnio odkryliśmy na obszarze misji, czyli całej tej mapce. Tutaj jest właśnie złoto, do którego będziemy próbowali dotrzeć, już surowce mam na statku. Dali, płyniesz gościu, płyniesz. Niby jakiś szlak on miał, ale tam patrzę, wszystko jest ok, nie wiem o co chodzi w ogóle. Dobra, panie. O, dam radę tu od razu, fajnie. I od razu wydobywam. 15 ton potrzebujemy, więc nieźle. Tu już drugiego budynku nie trzeba do tego wszystkiego. Po prostu 15 ton i dziękujemy. I później jeszcze pewnie diamenty będzie potrzebował, które już mamy u nas na wyspie, tutaj w tym miejscu, tak więc nie będzie problemu. Tak więc dzisiaj prawdopodobnie zakończymy tą misję. No chyba, że znowu mi dowalić, że nie wiem co mu przywieźć. No to będzie kruch. Ale cały czas widzę, że ty to idzie powolutku na dół. O cholera, dużo tych ludzi, niedobrze, niedobrze, może już im damy te podatki, bo ich za dużo przychodzi do mnie. Po co mi ich więcej? Jedzenie idzie bardzo w dół. Fajki też. Tu widzę, że teraz olej do lamp idzie jeszcze w dół. O kurwa, czekoladki to już w ogóle. O kurwa, dobra, słuchajcie, trzeba tą misję zakończyć teraz w przedziale minutowym, góra 10-12 minut. Czyli złoto, diamenty, kończymy misję, dziękuję, bo moja wioska już upada, zaraz będę po prostu gruz żaru. Dobra, 4 sztuki, 15 chciał na pewno, 15 ton, dobra. Znaczy sztuki, tony, jeden wał, plus 1300 mam, fajnie, nie? A na chuj mi hajs. No, chwilę to potrwa. Te diaksy, wiecie co, może od razu zacznę wydobywać, nawet jeżeli nic nie mówił jeszcze, a nie mówił. Od razu zacznę je wydobywać, kurwa. Bo później się obudzę, mówię. Z czym? Cholera, nie mamy już cegieł, no tak. Zostały tu cegły, zostały, dobra. To wezmę te cegły i zaraz tu wrócę z powrotem. Idę wydobyć już, znaczy postawić budynek. Zaraz. Kurwa, po kolei, gościu. Czy wszyscy się rozbudowali, żeby mi cegieł nie zajebali? Wszyscy są rozbudowani na kupców. Kurwa, co ja zrobiłem? Boże, przenaświętszy. Brakuje pewnych towarów. Wyroby tytoniowe zajebiście. 13 ton zostało. Kurwa, subcio. A co tu mogę tworzyć jeszcze? A tu też mogę kakao tworzyć. Bo mi babki też idą w dół. Kuchwa mać. Jestem już... Nie, ja już jestem na padnięciu po prostu, nie? Lamp, znaczy olej jeszcze ok, ale tutaj czekoladki, te fajki, to już jestem amen, nie? Pogrzebany. No żywność też idzie powoli, ale mam duży zapas, można powiedzieć. O kurwa. Dobra, wrzucam to. Tak, najpierw magazyna tu dwa ciepne. A już jest magazyn, dobra. Jeden z twoich warsztatów nie wytwarza. Od razu diaksy, żeby mieć zapas jak krzyknie, bo coś czuję, że krzyknie. To jest ostatni surowiec, który możemy wydobyć i który może sobie dach ozdobić, kurwa. Geniusz. Dobra. No bo tak, marmur, tam już wszystko jest popykane, czekajcie. Marmur dajemy mu, chyba że jeszcze będzie chciał kosmetykami wypsikać cały swój ten, może mu, nie wiem, z odrzutowca, żeby dach mu pochlapić trochę, co? Żeby pachniał, no. Jeszcze tego by brakowało. Dobra, tego się wracaj na dół, załadujemy zaraz to złoto, bo już zaraz akurat będzie. Mamy 7, czyli potrzebujemy jeszcze 8. No to dalej, gościu, zanim dopłynie, to ty masz tu sprodukować 6. No dalej, do 8, do 8, do 8. Mówię wam, diaksy będą murowane, nie? Jak złoto chcę już, żeby dach kurwa ozdobić, no to tamto też będzie potrzebne, mówię wam. Normalnie stuwa. Diaksy będą potrzebne, będą. Dobra, płyniemy. 15, żeby się nie wracać. Fast, no, co prawda chwilę to też potrwa, nie? Zanim tu... Ale to żarcie spierdala w dół. O panie, przynajświętszy. Tu niby jeszcze mogę tutaj te rybackie dać. Nie wiem jak mogę tu rybackie dać, jak tu na magazynie mogę postawić. Genius, genius every here. Jazda, jazda, jazda. Na przyspieszeniu. 9 zostało. Budować, kurwa. Fastem, fastem.
Już 1/4. A mnie wyjebią zaraz tamte wiochy. Ale diaksy, no myślę, że 20 góra będzie potrzebował, nie? A mamy 8, dobra. Mówię wam, no diaksy pewne są, że będzie potrzebował teraz po tym. Mówię wam, mówię, jak w banku to macie. No, już ponad połowa. Zara krzyknie diamenty i koniec będzie. Nie wiem. Czemu on myśli, a ten to kurwa nic nie robi, jeszcze kurwa stoi na tych jebanych tych, nie, ja nie wiem co on robi. On jest jakiś niedogwałcony, wam powiem. O Boziuś. Już? Gdzie to jest? Tutaj. Koniec. Jak się okazała ta nowa świątynia? Już wołam kapłanów, żeby ją poświęcili. Powierzo, posąg smoka spadł podczas tej nieszczęsnej katastrofy z Kersta. Wydobądź diament. Musi wrócić na swoje miejsce. Jak to zrobicie, jest mi obojętne. Macie więcej szczęścia niż rozumu, że jesteście cali. And? Gdybym miała pozostałe części tej tablicy kamiennej, poznałabym tajemnicę smoczego oka. Umyj się najpierw może, co? Och, pomogę ci. Miałem kilka szkiców. Oka Leonardo da Vinci. On opracował coś, co się nazywa da Vinci. Wielokrążek albo jakoś tak. Zrobię zapis. Nie wiem, kurwa, o co chodzi. Ta misja jest tak w pizdu długa. Konstruować. Jeszcze klawiaturą walę po wszystkim. O. Wymienię materiały budowlane na czekoladki. Czy myślicie, że zwariowałam, twierdząc, że ten posąg smoka otoczony jest szczególną, pozytywną aurą, która neutralizuje złą moc? Tego nie można udowodnić naukowo. Wyroby tytoniowe 10. No, to jest pomysł. Twoje zadanie zmieniło się. Co ty sprzedajesz, gnoje? Jeśli nigdy nie udałbym się na poszukiwanie tego artefaktu, nic takiego by się nie wydarzyło. No to... A tu jest jeszcze... Tytoń? No te, no te. Ale alkoholu nie natrzepię z nieba. Ja zrobiłem, bo tu mogłem zrobić alkohol. Ja nie lubię teraz, nie wiem co zrobić. O, fuck. Tytoń. Brakuje pewnych towarów. No kurwa, shut the fuck up. Wszystkiego zaczyna brakować. Się zesram teraz. Aha, nie ma cegieł. No tak, przecież już nigdzie nie wydobywamy. Hmm. To się załatwiłem, kurwa. Dobra, stop. Pauza. Tu nie wydobędę. Czy tu mogę wydobyć kamień? Mogę. Czy tu... A nie, stąd nie transportuję. Tu mogę kamień wydobyć? Nop. Tutaj? No proszę, no kurwa mać. Jak zawsze na przekór, nie? No ja nie wierzę po prostu, nie? No dedam po prostu, kurwa, nie? Co możemy uczynić? No, o, już nie ma jedzenia, tak? Nie, jest 65 ton, no to... A, już jesteśmy w dupie, wam powiem. Dali, płyn tu ziom. Nie wiem jak to teraz mam zrobić. Dali, no kurwa. Ile ty gościu płyniesz, no? Dobra, robimy magazyn. Drugiego poziomu co się wydaje, bo... Tutaj and tutaj. No to teraz tak, panowie. Cyk. I tu ze 3 kurwa cegielni, jak nie 4. Tu sięga. No nie mówcie, że nie sięga, nie. Co tu za skarb? O, a co tam macie? Ten zapisany kawałek kamienia wygląda na antyk. Mam nosa do takich rzeczy.
Jak tu jest do dupy wszystko zrobione, nie? Yeah. Wszystko byle mnie wkurzyć chyba dzisiaj, nie? Zemrę chyba dzisiaj, nie? Odchodzę z świata żywych dzisiaj już, nie? No nie wierzę! No po prostu nie wierzę. Nie, nie mam cegieł. Dam ten zwykły przecież. Dobra, i teraz tutaj. One. Two. I styka. Dobra. Nie wiem, czy tu będą dochodzić, ale... Ja się tu cegłami zajmuję, nie? A tu jedzenie zacznę brakować babeczek. Zaraz mi spadną w ogóle z poziomu cywilizacyjnego i będzie amen. Koniec gry. No, tytoń już nie mam. Pożywienie także. Co tam? Dobra. Gdzie mamy miejsca? Kawałek. Tutaj mamy kawałek miejsca. Czekajcie, będę musiał tutaj zacząć tworzyć chyba też bydło i ty będziesz transportował to chuju rudy. Znaczy zaś kurwa cegły są potrzebne. Ja... Co tu nie mogę? Aha. Ja pierdolę, co ja robię? Dobijcie mnie, dobijcie mnie, dobijcie. Produkcja wstrzymana. Nie, nie ogarnę. Za dużo teraz mam do zrobienia, wam powiem. Jeden z twoich warsztatów nie wytwarza żadnych towarów. Sam się uwielbiałem. Co tu kurwa? Aha, no zajebiście, tu jeszcze przecież tego tytoń nie robię, nie jestem tak w piździe. Że to jest sobie normalnie kurwa, nie zdaję już sprawy z tego wszystkiego, nie? Wymiękam już po prostu, nie? Już mi tak wkurwia ta misja, no i chuj! No i zajebiście, już nie mają tytoniu w ogóle, kurwa. Możemy się żegnać. 35 ton jedzenia. Już jak jedzenia nie będzie, to zaraz będę miał, kurwa, domy pionierów, czyli pierwszy poziom cywilizacyjny. Zajebiście, nie? No, tak więc, kurwa, Ty, kurwa, pakuj tu wszystkie surowce, kurwa. I my zapierdalamy tam. Będziemy tu farmy robić dalej, kurwa, gościu. Fast, fast, fast. Ja nie wiesz. 20 cegieł tutaj dopiero, kurwa mać. Cegły stąd przetransportować tam, żeby ci trochę kapkę tytoniu zrobić. Ja pierdolę, nie. No zesram się. No. Ewentualnie możemy zburzyć parę domów. Za dużo mamy ludzi. Wiem, że spadło bardzo. Ktoś może pomyśleć, że to błąd, ale za szybko mi wpierdalają wszystko. Teraz trochę się to tutaj ogarnie. Ty, kurwa, tu mogłem to zrobić. Żelazne racje, dawaj. Żelazne racje i tutaj. Badania nad nowym budynkiem zakończone. Maszyna tkacka, kurwa, chuje moje dzikie węże. Nie myślałem w ogóle o tym. Żelazne racje. I teraz im puścimy żelazne racje pod ten koniec wszystkiego. 20 ton jedzenia, zajebiście. Ukończono badania nad akcjami specjalnymi. Dobra, teraz mniej wpierdalać. Dziękuję. Dobra. I tak. Tutaj chcę na pewno trochę poburzyć, może na minusie to zróbmy, bo nie ogarnę. No dalej, ja pierdyle, nie? Nie wierzę w życie już momentem, kurwa. Farma bydła, wszędzie farma bydła, kurwa. Wszędzie bydło będzie. 4.
5. No powiedzmy, że na razie 5. Raz, 2, 3. Dobra. I tak to ma wyglądać. To wbije na drugi poziom. Jeszcze jedną tą farmę bydła by się przydało zrobić i to chyba czynię tutaj. Będą sobie dostarczać po prostu do magazynów. Dobra. Tu wszystko na 100%. Teraz mam szansę, żeby nadrobić chociaż to pożywienie. Nienawidzę takiego czegoś, naprawdę. Kryzys, mamy kryzys. Tego to już w ogóle nie musimy produkować. L520, dziękuję. Te diamenty tutaj tak samo, po co mi to? Ofaj to już Duncan Shin. Więcej na plusie będę miał tutaj, już widzę, przecież kamienia nie robią, to czemu ja tego nie usuwam. Na plus 200 subcio, to już też dawno nie pracuje. Drwale są, no dobra, niech będą te drwale, w sumie zejdźcie spać. Teraz tak, gościu, ty zaraz będziesz tu transportował. W sumie czekajcie, tutaj mam jeszcze? Mam jeszcze surowców. Ja tu poniszczę i zrobię jeszcze tutaj więcej tego tych farm bydła. Nie wiem, czy to warto, ale no co poradzę, no co poradzę, no zesram się, a nie poradzę coś. Dobra, jeszcze jedna farma bydła. I tutaj tak. Dzięki, dzięki. Tu jeszcze może bym gdzieś kurwa pierdyknął. O. Jeszcze podlejemy, nie mogę. Nie dostarczają do magazynu, będzie nadmiar mydła, nic się nie stanie. Czasami dowiozą parę sztuk. No i myślę, że damy radę. Teraz zaczyna się produkcja jedzenia na tej wyspie. Ty gościu już zaczynasz tak. Tutaj o, załadunek żywności. Tu jest główne miasto? Nie, tutaj. Tak, i tu wyładunek. Jedziesz gościu od razu. Wypierdylasz stąd. Ziom, ruchy. Pojechał, dobra. Jak to pożywienie? Dobra, ue, z pożywieniem już nie ma problemu. Dobra, znaczy to przez żelazne rasy, to jest tylko chwilowo. Bo papieroski też zaczynają wpływać do magazynu. I zaraz jeszcze przetransportuję. Czekaj, gdzieś tu moja dzonka jeszcze była, nie? Pod moim głównym tym. Dobra, dzonko, dzonko, dzonko. Idziemy na jedzonko. Chodź tutaj pod to. Bierzemy te cegły. Zabieramy je na wyspę tam, gdzie tytoń. Transportujemy, bo na co mi był tytoń potrzebny? Czekajcie. Na wykonanie tego wielo coś tam, żeby znaleźć jakieś te kamienne płyty dla tej Hanny Marel, dobra. Już tu podpływa statek, już tyle szlaków zaczyna się dziać tutaj. Ile mamy szlaków? Ja pierdolę, 5. Fajnie, nie? Znaczy nie, tutaj ten szlak chcę usunąć. No dokładnie, wypierz to. No i panie, ty teraz tak, bierzesz kurwa wszystkie te cegły, w sumie tu sobie będą wydobywać. To zostawię i płyniemy. Czekajcie, żebym nie woził dwa razy. Wezmę parę tych narzędzi stąd, bo w sumie tu i tak już cała wyspa zapełniona wszystkim. To off. Dobra, Duncan Shin. Płyniemy. Bo tytoń składujemy, a nikt tego nie przetwarza. Alkoholok. Ło kurwa, alkohol to mam za świat. Dobra, dobrze, zburzyłem trochę tych domków, 500 mieszkańców w dół, ale no, ustabilizowało się wszystko. To moja wina, dobra, ja nie zamierzam tu ukrywać tego, to ja swajczyłem. Dobra, dzonka jedzie. Dzonka. Dobra, wrzucone towary i teraz tak. Panie Janie, wrzucasz mi tutaj pełny obieg na to, tu ci podleję, nie mogę ci podleć, subciu. Po prostu genialny. Temu mogę, temu nie mogę podlać, nie wiem o co tu chodzi, dobra. Teraz tak, ten transport, muszę znaczy szlak zedytować, gdzie ty on pływo? Tu gdzieś będzie, zaraz. To jest ten, dobra gościu, teraz ty tak. Załadunek.
fajek i tu wyładunek, dobra. Dobra, trochę się rozprostowało. Dobra, w sumie już mogę wytworzyć ten pierwszy wielorazek. Nie wiem, czy to jeden będę potrzebował, czy jak ostatnio 40 sztuk. Warsztacik. Niech się robi. Żelazne racje zostały zjedzone. Dokładnie. To musiało nastać. Jadę po ten wielorazek, czy jak to się tam zwie. Jestem właśnie w bardzo trudnym. I do czego mi to jest potrzebne? Postaw posąg smoka ponownie na jego, no to wiem. Zbuduj wielokrążek, dostarcz wielokrążek do magazynu na wyspie świątynnej. What the fuck? Nie wiem. Jak to zrobię, to mi powiedzą chyba, nie? Nie przeszkadzaj mi teraz, albo nic z tego nie będzie. No tu coś znalazłem, czy tu nie ma czegoś w magazynie? Jest. Dolna część tablicy, fajnie, no to może jeszcze 60 części mam znaleźć na każdej wyspie po 4, co? A nie, to mam dostarczyć tylko, dobra. Kurwa mać, dobra. Oby to była ostatnia rzecz. Boże, proszę cię, mam dość tej misji. Boże, jedyny. Jakie jest wasze życzenie? Cóż za podniosły widok. Ognisty smok na piedestale czuwa nad ruinami świętego miasta. Pomagając przy odbudowie świątyni, odkupiliście winy. Ale wasza wina zostanie całkowicie zmazana, kiedy smocze oko będzie bezpieczne w świątyni. Przynieś mi je. Może to ostatnia misja? Jest mi trochę trudno rozstawać się z artefaktem. Ale cóż, byłbym wdzięczny, jeśli poszedłbyś ze mną do Liangawu. Ja nie chcę, żeby jeszcze raz wydarzyło się nieszczęście. Jesteśmy w drodze. Może dzisiaj ból tej misji się zakończy, a może i całej gry już, co? No, nie wiem, cholera. Jestem gotowy zanieść smocze oko Liangowi Wu. O kurwa. Ale co z Del Toro? To się nie rozwiąże? Nie wiadomo. Zaczyna się. Wasze życzenie zostanie spełnione. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Dostanie oko i co? A tutaj, dobra, tu jest przecież. Dobre, nic nie mówiłem. Przyspieszamy. I co się stanie? Co się stanie? Co się stanie? O Jezu, 35 tysięcy mi się już nazbierało. Wow. No, płyniemy pod jego wysepkę. O, tu się trochę rozbudowali, patrzcie. Tak nie sądziłem nawet. Jaka osada w ogóle. Czcigodny Liang Wu, słowa nie naprawią tego, co zrobiłem. Przyjmijcie to smocze oko. Przez resztę życia będę pokutować za to, że je znalazłem. No. Dzięki odbudowie świątyni smocze oko wróciło na swoje miejsce na posągu smoka. W ten sposób połączono to, co tworzyło całość. Oby smok rozpostarł nad nami swoje skrzydła i ochronił przed nieszczęściami grożącymi nam ze strony oka, ponieważ oko... Gdzie jest oko? Błazny! Kto by pomyślał, że przejdzie taki tani numer? Oka nie zobaczycie już nigdy więcej, tak samo jak mnie. Diego Del Toro padnie do mych stóp, kiedy wręczę mu taki prezent. Del Toro to jest pirat. Bonet to jest jego koleżanka, tak? Dobrze, kurwa, zrozumiałem. A już miałem po prostu... Mówię... Jak fajnie, koniec, ulga. Znaczy nie, że ja oczywiście mogę grać dalej w tę grę, ja mogę w nim nieskończoność kurwa napierdalać, tylko to nie o to chodzi. O Jezu, dobra, będę główny. No to fajnie, no z nas zdupili. No ja mówię, no z Del Toro by się tak po prostu nie skończyło. Czyli pewnie tu jest 9, tu 10 misa finał. Jezu, długa gra naprawdę. Odszukaj Grace Bonnet. Dobra, tak więc zaczniemy to w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć, papa. Zapraszam do online, link macie w opisie, jest to... Przeglądarkowa wersja gry Anno 1701. Trzymajcie się, cześć, papa.